Hej, Virgiliusz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun. W poprzednim odcinku weszliśmy do tego pomieszczenia z przepiękną, migoczącą tęczą i otrzymaliśmy wiadomość. Być może otrzymamy ją ponownie, jeśli wyjdę z pomieszczenia i wejdę do niego. Ten, kto oddaje cześć bogini tęczy, będzie prowadzony do niebios przez skrzydła boskiej łaski. I mieliśmy już bardzo podobną zagadkę w tej świątyni, więc rozwiązanie tej nie powinno sprawić wam żadnych problemów, jak również w tym pomieszczeniu nie ma żadnych przeciwników z tego co pamiętam, więc możecie w nim sobie spokojnie odnowić psaenergię. Jednak teraz psaenergii nie ma tylko Mija, która tak czy siak regeneruje ją bardzo, bardzo szybko w tej świątyni, tak więc darujemy to sobie. I rozwiążemy dosyć oczywistą zagadkę. Oczywiście trzeba użyć paciorka na tej statuetce. Poprzednio użyliśmy paciorka na wielkim posągu bogini, teraz używamy paciorka na mniejszym posągu i... dzieje się coś. Wodospad zaczyna migotać, ziemia się trząść i woda płynąć do góry zamiast do dołu. Tak, moi drodzy. Mamy moc łamania praw fizyki. Co nie do końca podoba się naszym bohaterom, wszystkim prócz Mii i... O mój Boże, nie umiem pływać! Izaak jest naprawdę dość odważnym młodzieńcem. Widzicie, Gareth ma to zupełnie gdzieś. Ręce pod boki, nie? Płynę pod górę. Jestem taki świetny. Izaak jednak nie czuje się do końca dobrze w wodzie i... to, że wskoczył tak w ten wodospad, nie wiem, co pokazuje. Albo jego odwagę, albo jego głupotę. Tak czy inaczej, pomimo tego, że byliśmy po prostu niesieni do góry, teraz ni stąd, ni zowąd pojawiamy się na tej platformie. I obawiam się, że pomimo naszej wspaniałej teleportacji przybyliśmy troszeczkę za późno, ponieważ latarnia już świeci. Ta wielka, trzęsąca się błękitno-biała kula jest światłem latarni, magicznym blaskiem rozchodzącym się na wszystkie cztery strony świata. Już za późno. Latarnia została zapalona. Och, Nous! Trochę spartoliliśmy. Latarnia nie może być zapalona bez gwiazdy Merku... Nie chciałem się przyznawać. Nie. Właściwie nie jestem. Pochodzimy z góry Alep, ale nie jesteśmy... Przepraszam bardzo. Pochodzimy z góry Alep, ale nie jesteśmy uzdrowicielami. Przeszliśmy z wioski Vale, by ocalić trzy elementarne gwiazdy, by odzyskać trzy elementarne gwiazdy. Po co gwiazdy? Ocalić elementarne gwiazdy. Tak powiedział Vale. Nasza wioska istnieje, by chronić Sol Sanctuarium, ale gwiazdy zostały skradzione. Co oznacza, że nasza wioska nie wywiązała się z zadania, jedynego zadania, które miała. Świetnie, nie? To dość interesujące. Kiedy? Wpuszczając ich do latarni. Widzisz, czyli jednak mamy ze sobą wiele wspólnego. I poznaj naszych przyjaciół. Poznaj naszych przyjaciół, Felixa i Jenę. Przecież na tym ci zależało, nieprawdaż? Po części masz rację, przyszliśmy tutaj uratować Jenę. To nie wszystko, jesteśmy również z powodu gwiazd. Mniej więcej, moja droga. Ale wracając do tego, co wcześniej mówiłem, ona sama mówiła, nalegała, żeby zostawić nas w Sol Sanctuarium, ponieważ istnieje duża szansa na to, że przeżyjemy. A teraz jest zdziwiona. O jejku, przeżyliście! Jak to w ogóle jest możliwe? Tego się nie spodziewałam nigdy! Ho, 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 ho. Nordi, stój. Co chcą? Ciężko, żeby nie słyszał, skoro stał za tą kulą światła po prostu. Kulą energii. Będę to nazywał kulą energii, bo naprawdę nie wiem, co to ma być. Mieli szczęście, że przeżyli wybuch na górze Alef. I wszyscy są teraz naufumfoleni.
włącznie z Miją. Nie jestem pewien dlaczego na górze Aleph wcale nie była. To ty jesteś tym, który pozbędzie się własnego życia. Następnym razem to bardziej dopracuje. Niechaj się spełni. Menardi, zostawiłabyś zakładników tylko po to, by mi pomóc? No właśnie. Nie do końca podoba mi się perspektywa walki z Saturosem, ale... skoro to jest absolutnie konieczne, byśmy mogli odzyskać gwiazdy, to... spróbuję... I to jest wyjątkowo głupie z twojej strony, Jenna. Z tego co pamiętam, ostatnio miałaś jakiś trzeci poziom, tak? Nie sądzę, byś była w stanie pokonać Menardi. I Felix ma absolutną rację. Kraden nie, jego się nie słuchaj nigdy. Gdyby nie Kraden, nikt by z nas tutaj teraz nie stał i nie gapił się na zapaloną latarnię, próbując walczyć narażając własne życie, po to, żeby odzyskać elementarne gwiazdy. A tak czy inaczej. O, wielkie dzięki! Jaką wiarę w nas pokładasz? To naprawdę jest podbudowujące. Jenna. Kraden! To był okrzyk nienawiści. O Jennę się martwimy, ale to był okrzyk nienawiści względem Kradena. Kraden! Jeśli chcecie ich uratować, albo tylko ją, musicie najpierw mnie pokonać. Saturos jest potężny. Wyczułem to, gdy bliżej podszedłem. Wiesz, ja wyczułem to jakieś 3 lata temu, kiedy jednym atakiem położył nas na łopatki. Niestety. Będę z tobą szczery. A dajesz nam wybór? Dobrze, nauczę was kilku lekcji. Wow. Co się stało? Saturos dziwnie się rusza. Może wypadł mu kręg. Co to? Światło Merkurego osłabia moją psainergię. Tak więc, moi drodzy, prawdziwy, niepowtarzalnie potężny boss Saturos, który, jak się dowiedzieliśmy, jest nieco osłabiony. Z powodu... przez to, że stoi tak blisko światła wydobawiającego się z latarni Merkurego, podobnie jak Mia, właśnie dzięki temu światłu stała się potężniejsza. Dlatego też nie do końca jestem pewien... nie jestem pewien dlaczego bohaterowie byli tak zdziwieni tym, iż latarnia jest zapalona. Przecież właśnie blask dobywający się z latarni zwabił nas tutaj. Dobrze. Oczywiście mógłbym przygotować te dżiny przed walką, aby móc je wezwać już na samym jej początku, ale wspominałem, że niektóre ich umiejętności naprawdę bardzo się przydają w tak wczesnym momencie w grze, zarówno kula ognia. Au, 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 au. W tak wczesnym momencie w grze naprawdę przydają się ataki dżinów. Nie tylko wezwania. Tak więc użyjemy krzemu w celu zadania obrażeń, żaru, który wprowadzi Saturosa w łudę i paru innych przydatnych niezwykle dżinów. Oczywiście mógłbym wbić większy poziom. Au! Dobrze, że użyłem specjalnej mocy syku właśnie na Iwanie. Kurczę, jak oberwał. Oczywiście mógłbym tą walkę sprawić, by walka ta była o wiele, wiele łatwiejsza poprzez zakupienie paru przedmiotów w Bilibinie, poprzez
wbicie paru poziomów. I niektóre osoby nawet polecały mi wbicie kilku poziomów przed rozpoczęciem tej walki. Jedna mówiła, że dobrze by było, żebym miał poziom 20, inaczej walka będzie naprawdę trudna. Nie! Mam 10 czy 11 poziom, coś koło tego. I kiedy po raz pierwszy w Golden Sun grałem, przy tej walce również miałem 10 czy 11 poziom. I ta animacja wezwania jest jedną ze słabszych moim zdaniem tak naprawdę, więc... niestety. Miałem 10 czy 11 poziom, kiedy po raz pierwszy próbowałem pokonać Saturosa. Najlepiej by było, gdybyście mieli jakiś 12 poziom, coś koło tego. Wtedy możecie być pewni, że walka będzie dostatecznie łatwa, ale nie na tyle łatwa, by stała się śmieszna. Cóż, będę używał Psynergii w celu odnowienia życia dla moich postaci, które najbardziej ucierpiały podczas tej walki. I być może trochę głupio robię akurat. Wiecie co, nie będę atakował Saturosa ognistą Psynergią Garetta, ponieważ jest ona, jak łatwo się domyślić, dosyć kiepska. Cały czas mam wodę życia, więc to zdecydowanie może się przydać. Mam również mnóstwo zioła, który w tym momencie nie jest zbyt przydatne. Chociaż wiecie co, użyję zioła na niej. A on nie ma żadnych przedmiotów leczących. Moja najszybsza postać nie ma przedmiotów leczących. Genialny ruch z mojej strony. Pogratulować tylko mi. Tylko mi pogratulować. W takim razie będę po prostu trzymał kciuki i miał nadzieję, że nic Iwana nie uderzy. Na miłość boską, niech nic Iwana nie uderzy. Jest! A niech sobie będzie oślepiona Mia. Co mnie to obchodzi? Mia nie jest postacią, która atakuje wręcz, a przynajmniej nie jest postacią, która wręcz atakować powinna. Szczególnie podczas walki z Saturosem, który jest podatny na wodną i lodową psynergię. Jeszcze raz zwiększamy swoją przeżywalność. Troszeczkę Garrett sam siebie leczy. Jeszcze bardziej zwiększamy swoją przeżywalność, bo walka ta nie jest wcale aż taka prosta. Jak widzieliście, Saturos posiada całkiem potężną psynergię, nawet pomimo tego, że jest osłabiony światłem latarni. I musicie się mieć na baczności. Oczywiście od czasu do czasu postanowi zaatakować was normalnym atakiem wręcz, co jest dosyć głupim posunięciem z jego strony, ponieważ jego ataki bezpośrednie są dosyć słabe. Ale niech to was nie zwiedzie, w każdym momencie może sfajczyć waszą drużynę niemiłosiernie wszystkich parząc. Być może nawet uda mi się zupełnie pozbawić Saturosa możliwości wykonywania ataków wręcz, jeżeli tylko uda mi się go oślepić. Au! Jeśli tylko uda mi się go oślepić żarem. No cóż, nie udało, ale tak czy siak cały czas jesteśmy względnie bezpieczni. Na tyle bezpieczni, że myślę, iż w tej rundzie... Nie, Iwan ma mało życia. Iwan ma mało życia, w takim razie uleczę go ziołem. Za to kuźnią poprawię nam atak. Tak czy siak nie atakujemy wręcz, więc mógłbym... Więc kuźni przyzywam tak naprawdę tylko dlatego, że... Tylko po to, bym mógł użyć wezwania. Wykorzystuję umiejętności kuźni w tej walce tylko po to, abym mógł użyć wezwania. Na szczęście Mia jest bardzo sprytną dziewczynką i ominęła zupełnie ten cios, a ta animacja nie chciała się anulować, ponieważ anulowaliśmy nieodwołalnie Saturosa. Odwołaliśmy Saturosa, czy to dobrze brzmi? Po prostu go pokonaliśmy. Wyszliśmy z tego boju zwycięstwo. Zwycięsko! Dopiero teraz otrzymałem 11 poziom, ale 10, jak sami widzieliście, był wystarczająco dobry. 10 poziom
I Saturos jest historią, moi drodzy. Saturos jest historią i historią pozostanie. Leży tutaj, bezbronny, bez Menardi, więc możemy go szybciutko, ładnie obrabować. Kto mógłby przypuszczać, że latarnia Merkurego ma tak wielką moc? Gdyby tylko moja psa energia była w pełni. Pewnie miał na myśli to, że słabnie. No, teraz nie chcę się przyznać. A gdzieś ty stał cały ten czas? A tak, zapomniałem. Mia zna Alexa najwyraźniej. Dlaczego? Dowiemy się podczas jej rozmowy. Przynajmniej mam taką nadzieję. Szmat czasu, Mio. Pojmujesz, co zrobiłeś, człowieku! Uwolniłem ogromną moc, która była długo zamknięta. Merkury, latarnia wody, co za potężna siła. This is madness! Nie rozumiesz? Ten żart jest już za stary, by go wykorzystywać, Mio. Jak śmiesz? To prawda, mogłam go wykorzystywać w przeszłości, ale teraz stało się to zupełnie bezcelowe, nudne i głupie. Widzisz? Alex ma rację, ale ma nam jeszcze coś do powiedzenia. Latarnia Merkurego obdarzyła cię nieskończoną psajnerią. No, nie do końca nieskończoną, ale... Tak, pochodzi z tej energii. Nie do końca nieskończoną, ale przydatną, zdecydowanie. Ty i ja oboje jesteśmy członkami klanu Merkurego, mistrzów psajnergii wody. Nie, skądże? Sarkazm, człowieku, sarkazm. Wstyd mi za ciebie. Dlaczego Saturos nie mógł używać całej swojej mocy? Już tłumaczę. Saturos należy do Marsa, klanu ognia. Ogień i woda to przeciwne elementy i właśnie dlatego zastanawiałem się, dlaczego Jenna i Garrett używają psyenergii ognia. Z tego, co zrozumiałem, w każdym klanie używa się innej psyenergii. Mia i Alex, no to on mówi, że jego psyenergia ognia została ograniczona przez potęgę wodną Merkurego. Widzicie, Mia i Alex pochodzą z klanu Merkurego, klanu wody, więc posługują się psyenergią wodną. Menardi i Saturos pochodzą z klanu Marsa, klanu ognistego, ergo posługują się psyenergią ognistą. I cały czas wydaje mi się, że Izaak i jego przyjaciele, cała wioska, to jest klan psyenergii ziemi, ponieważ wszyscy potrafią przesuwać kamienie. A mimo tego... Garrett i Jenna posługują się psyenergią ognia. Jak dowiemy się później, są to psyenergie pokrewne, ziemia i ogień, mimo wszystko jednak wydaje mi się to dziwne. Oczywiście, że wiedział. Jednakże nie docenił siły tejże latarni. Tak jak i ja. No, mniej więcej. Nie, jest jeszcze coś. Przyglądałem się waszym walkom od początku. Waszego snu. Tak, nie pomogłem Saturosowi, bo byłem pewny, że z wami wygra. Nawet kiedy już widziałem, że dźgacie go swoimi mieczykami i przyzywacie potężne siły bożków żywiołów, myślałem, że was pokona nawet wtedy, kiedy zaczął padać na twarz. No ale się myliłem. W tak krótkim czasie staliście się wielkimi wojownikami. Saturos wstał, nie pokonaliśmy go? Mnie pokonać? Nigdy, przegrałem z latarnią, nie z wami. No świetnie, w takim razie Alex tylko i wyłącznie grał na czasie, żeby Saturos był w stanie wstać. Nie oszukał nas, po prostu wykorzystał głupotę członków naszej drużyny. Teraz, kiedy o tym mówisz, no nie bardzo, wiesz... Tak, Izaak. Wydajesz się być rozsądny. Nie możecie pokonać naszej siły.
teraz, gdy wiecie, jak walczymy. Co? Pokonać nasze siły, gdy teraz wiemy, jak walczycie? No to nie było takie trudne. I założę się, że jesteś typem, który wykańcza wszystko, co się rusza. I założę się, że to zdanie nie ma najmniejszego sensu. Powinno być i założę się, że nie jesteś typem, który wykańcza wszystko, co się rusza, skoro powiedziałem, że nie chcę wykończyć Saturosa. Aha, no tak. Stare sztuczki Alexa. Zniknął! I zapomniałeś dodać, że znowu się pojawił. Już tak robił? Tak, w Soul Sanctuarium! Pamiętam to jakby było... Pamiętam to jakby miało to miejsce wczoraj. A miało to miejsce już... Nie wiem ile, 12 odcinków temu. Ta psa energia. Zniknięcie. Czy to oznacza, że Mia też to potrafi? A byłoby świetnie. Aha, no to nie jest tak świetnie. Ach cóż, nie mogę być wiecznie tym samym Alexem. Osiągnąłem dostatecznie wysoki poziom, że zdołałem ewoluować. Widzicie moje brwi? To one są źródłem mych potężnych mocy. A więc, adieu. Lekcje francuskiego nie poszły na marne. A, możemy ich zepchnąć z latarni używając mocy wiatru Iwana. A później po prostu wygrzebać gwiazdy... Wygrzebać gwiazdy z ich roztrzaskanych... A, kurczę! Trzeba było lecieć za Menardi jednak. Co? Jaką? Nie, skądże? Cóż, na razie ci uwierzę. Ale się popisuje. Bądźmy dyskretni. Nie, nie będziemy. To źle. Liczę na to, że was jeszcze spotkam. Do widzenia. Czyli zupełnie nam nie uwierzyli. Najwidoczniej wyraz twarzy, któregoś z naszych bohaterów zupełnie nas wydał. Niech to! Nawet nie mogliśmy uratować Jenny. Przykro mi. A... co? Wiesz, dostaliśmy się tu tak szybko, jak tylko mogliśmy. No, mogliśmy oczywiście zostawić te wszystkie dżiny i skarby, ale kto by chciał zostawić dżiny i skarby? Jasne! Wszystko się da. Jak już mówiłem, wszystko jest możliwe, prócz trzech rzeczy. Jedyne, co musimy zrobić, to zatrzymać ich przed zapaleniem kolejnych latarni. Latarnia Merkurego została zapalona. Ale następnym razem ich powstrzymamy. To było epickie, Gareth. Nie psuj tego. A idźcie wy! Tak, tak łatwo już nie ucieknie. Więc chodźmy po nich. Fakt. My? Chyba coś się pomyliło. My? Od kiedy są jakieś my? Jest jakieś my? W porządku. Źródło będzie pełne tak długo, jak światło wypełniające latarnie. Jak światło będzie wypełniać latarnie, nie wiem, pewnie tam się machnąłem. To stare powiedzenie, fontanna będzie teraz pełna leczniczej wody. O, mam mieszane uczucia z powodu odejścia, ale Emil będzie w porządku tak długo, aż nie zabraknie wody Hermesa. Powinniśmy się śpieszyć, jeśli mamy za nim iść. Tak więc, moi drodzy. Tak oto pokonaliśmy Saturosa. Niestety nie zdołaliśmy powstrzymać żadnego z nich, ani Saturosa, ani Menardi przed zapaleniem latarni Merkurego, ale wciąż jest nadzieja. Wciąż możemy naprawić nasze błędy. Tym jednak, moi drodzy, zajmiemy się dopiero w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Cześć!